Ci wszyscy, którzy mają tę wiedzę, prosimy, przekazujecie nam. My oczywiście zachowujemy pełną anonimowość, ponieważ ja nikogo nie będę legitymował, nie proszę o dane personalne. Jeżeli ta informacja czy dotrze do nas telefonicznie, czy dotrze do nas osobiście, my na pewno wykorzystamy ją w kierunku zatrzymania i przekazania do dyspozycji organów ścigania Krzysztofa Zielińskiego. Dajemy nagrodę. Tak, szukamy go dalej, tak, poświęcimy wszystkie siły i środki, którymi dysponujemy, a mamy ich trochę, na to, żeby złapać, przekazać, zatrzymać i do tego doprowadzić, żeby zasiadł na ławie oskarżonych, a ten młody człowiek spojrzy mu prosto w oczy. Równo dzisiaj akurat minęło 2 lata od tego, co ten ktoś, ten Zieliński mi zrobił, co zrobił. 2 lata temu, dokładnie tak. I to było 2 dni przed moim ślubem, który się z wiadomych przyczyn nie odbył. Mam, przedłużyłem już w wielu tematach nagrania z policjantami, gdzie dzwonię i mówię, że dostałem sam przypadkowo przez taką jakąś znajomą kolegi, że ma jakichś świadków, który przedstawi, tylko żeby ją wezwali na przesłuchanie i powie, kto go widział, kiedy i w jakim miejscu. W ogóle jej nie wezwano jako świadka. Zero nic. Pan, który prowadził sprawę, to mówi, że no tak, no to w Radawie pan mówi, że coś tam, ten sam co pana, też kogoś pobił, a tak dokładnie tak było w tamtym roku, 3 osoby. Poprzez głupie moje publikowanie zdjęcia, jak minął rok, na portalu społecznościowym Facebook, zadzwonił do mnie obcy numer. Zadzwonił mój kolega z liceum, nie będę podawał jak się nazywa, bo on sobie tego nie życzył. Skąd masz, Michał, to zdjęcie? Ja mówię, że spotkajmy się, pogadajmy. No i co się okazało? Ten, co zrobił mi, co zrobił w ówczesny dzień, 2 dni przed ślubem, 12 sierpnia 2016 roku. W zeszłym roku w Radawie, na zlocie motocyklowym, pobił mojego kolegę z liceum, jego koleżankę i jego kolegę. Policjant odpowiadając na moje zeznanie, a to panie Mikale, już wszystko się znalazło. Ja, trochę mi oczy wyszły i zapytałem, no ale to jak nic z tego nie wiem. Wyszedłem z gabinetu, zadzwoniłem do kolegi, kolega mi mówi, że Michał, to jest niemożliwe. I nikt nic nie powiedział. Pojechał się dowiedzieć, no i złapali kogoś innego, gdzie jechał jakimś motorem, czy skuterem, czy rowerem, jakiś 16-17-latek pod wpływem alkoholu i powiedzieli, że to jest ta sama osoba, co zrobiła mi, co zrobiła. Dlaczego tak policja oszukuje? Nie mam zielonego pojęcia. Dzwonił do mnie znajomy, z którym chodziłem do liceum, mówi, że Michał, skąd masz to zdjęcie? I tak jak już mówiłem, spotkaliśmy się i porozmawialiśmy i on i 2 inne osoby, de facto jego koleżanka i kolega, pamiętają, że to był on. Kolega też był w szpitalu, miał rozcięty łuk brzuchowy. Jego koleżanka, nie wiem co dokładnie, trzeba by się pytać już gdzie indziej, może policji. A kolega jego miał złamane kolano. Od samego początku, jak tylko ta sprawa się wydarzyła, nikt się z policji z nami nie kontaktował, nikt nie przekazał nam jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. Dostaliśmy tylko informację, że śledztwo zostaje zawieszone do czasu przesłuchania tego człowieka, który pobił Michała. Do tej pory po tych programach też nikt się nie kontaktuje. A jeszcze mam dopiero takie pytanie. Ja tylko dodam, dopiero na moją w sumie prośbę do pani prokurator ówczesnej, która prowadziła tą sprawę, niedawno zostaliśmy po raz kolejny, a Michał po raz pierwszy został przesłuchany na policji, to było w maju. Właśnie w tej sprawie, że mamy osobę, która zgodzi się zeznawać, że widziała tego człowieka w tym i w tym miejscu. Ale zarówno mój syn, jak i ja odnieśliśmy wrażenie takie, że jesteśmy traktowani jak intruzi na tym przesłuchaniu, gdzie jeden policjant grał chyba sobie w pokera na komputerze, a drugi tylko twierdził, no ja muszę te papiery wypełnić, a kto to się będzie tym zajmował, to nie wiem. Ja tu nie chcę obrażać nikogo z policji ani nic, ale samo to, że nie ma jednej osoby wyznaczonej do kontaktu, żeby się coś zgłaszać i doprowadzenia tej sprawy, tylko co chwilę jest ktoś inny, to świadczy o tym, że żadnego nigdy profesjonalnego podejścia do tego tematu nie było. Nawet to, że ja 24 godziny po zdarzeniu podałem pseudonim tego człowieka, który prawie zabił mi dziecko, nie podjęto żadnych działań. Stwierdzono, że jest wolna niedziela, nikt nie pracuje. Nie będziemy się tym na razie zajmować. Tutaj nie robi się nic, żeby wyjaśnić tę sprawę, bo raz, że brutalna taka sprawa się wydarzyła, ale nikt nas nie zapytał nigdy, jak zmieniło się nasze życie. Że prysły wszystkie marzenia, że ten człowiek młody dzisiaj, jutro skończy 30 lat,
miał perspektywy, miał dobrą pracę, miał mieć nowe życie i tak dalej. W tej chwili nie ma nic. Ma odrobinę renty, którą dostał po wielkich problemach i tak dalej. No jak to nie starcza na nic. Nie może nigdzie też znaleźć jakiejś pracy, którą mógłby wykonywać, bo ma całkowitą niezdolność do pracy. O to nas nigdy nikt nie zapytał. Nigdy. Nie mogę przekazać zbyt wiele szczegółów, ponieważ wskazałbym tę osobę, która nas informuje na bieżąco. W związku z tym, jeżeli dotrzemy do konkretnego punktu, gdzie się znajduje, mamy jego kontakty i powiązania z ludźmi na terenie Wielkiej Brytanii i oczywiście ja w dodatce informacyjnej, jak zbiorę jeszcze parę dodatkowych informacji, przekażę to do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Być może tak zwana grupa łowców cieni, która zajmuje się poszukiwaniami bezpośrednimi na terenie praktycznie całej Europy, podejmie działania na tyle skuteczne, że również zainteresuje się tym tematem bezpośrednio w kwestii próby jego zatrzymania tam, gdzie może być. Bo nie jest to ograniczeniem dla polskiej policji działania również za granicą. Jeżeli mamy do czynienia z przestępcami poszukiwanymi tak zwaną ENO, ale policji na tym bardzo zależy, to wtedy oczywiście jest uruchamiana ekipa, która jedzie na miejsce, gdzie może być powiedzmy przestępca. My również prowadzimy takie działania bezpośrednio na terenie całej Europy i jeżeli trzeba świata, jeżeli mamy wskazane konkretne miejsce, gdzie może być, nasza ekipa leci, wskazuje miejsce, przyjeżdża na miejsce policja i dochodzi do zatrzymania. Tak to wygląda. I tutaj chciałbym również przekazać Państwu, że nie są to dla nas zawody, czy też igrzyska, kto pierwszy dotknie i zatrzyma Krzysztofa Zielińskiego, cyklopa, czym nasza ekipa, czy policja, ponieważ jeżeli to zrobi policja, pogratulujemy im. Jeżeli zrobimy to my, myślę, że policja nam również pogratuluje, ponieważ jesteśmy na tak dobrym w tym momencie etapie współdziałania w wielu przypadkach, na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o osoby poszukiwane, że praktycznie w każdym przypadku policja podejmuje dynamiczne, szybkie działania w celu ujęcia przestępcy. Tak to się zdarza bardzo często i myślę, że będzie to również w tym przypadku. Nie ma możliwości, żeby ktoś ukrywał się przez całe życie i sądzę, że koniec cyklopa nadejdzie niebawem i jego miejsce będzie tam, gdzie być powinno, czyli w Hadesie, w ostatniej celi korytarza.